Dzień dobry, tutaj kolejny odcinek Cityzków, tutaj Kubulek. No i cóż, dzisiaj obiecana budowa stadionu. Od razu, bez względnego gadania, bierzemy sobie tu ten stadion, bo tak obo mogę, i stawiamy go sobie tutaj. Dokładnie w tym miejscu. Teraz myślę, że go można otoczyć tą szerszą drogą. Myślę, że to nawet popsuło się coś. Dobra. Jeszcze raz. Myślę, że go można tak obudować dookoła. Tą szeroką drogą. Że wiecie, autobusy miały lepszy komfort tutaj jazdy. Dobra, mam może jakiś... O. Właśnie o to to chodziło. Poczekajcie, bo tu coś chyba, no, krzywo coś poszło. Ja się dziwię, o co chodzi. O co chodzi? Dlaczego ta kratka taka brzydka tam? Dobra, o. Teraz już jest ładnie. To tutaj stawiamy sobie... tylko gdzie by to tu postawić? Może postawimy sobie to... tutaj. O, w tym miejscu. Dobra. Ale do linii autobusowych to my zaraz tutaj przejdziemy sobie potem. Na razie to my tu stwórzmy dzielnicę jakąś ładną. Myślę, że tu może ta z drzewkami jakaś. Dobra, myślę, że tutaj... tak. Tak. Tu idziemy sobie prosto. Nie, tutaj tak, dobra. O. Tu sobie od razu światła zapamięci wszędzie powyłączamy, gdzie się powłączały. My ich tutaj nie lubimy. Dobra, dalej. W sumie to już można to odpauzować. Dobra. No tu wiecie, od razu byśmy zrobili tą dzielnicę turystyczną, nie? Dobra, w sumie myślę, że tutaj można dać tak. O. Tutaj jeszcze tak. Dobra, myślę, że coś takiego. No i w sumie stąd tutaj jeszcze byśmy podjechali. Bo byśmy tutaj podjechali najpierw prosto. Tak, gdzieś dotąd. O. I później tu coś takiego, dobra. Wiecie, to oczywiście wszystko będzie miało prawo jeszcze, no, być rozbudowane. Dobra, prostą poruszę tutaj drogę na razie, bynajmniej tymczasowo. O, dobra, tu sobie tak zrobimy to. Dobra. Teraz tylko ładnie tutaj rurwociąg tak zwany. Tak, na szybko, dotąd. Tutaj ładnie, w miarę pod drogami. Żeby, wiecie, chociaż w jednym miejscu te rury ładnie wyglądały. Dobra, żeby nie było, wiecie, takiej maniany jak zwykle. Dobra, tutaj prąd w sumie tutaj tylko tędy pociągnąć. Nawet w miarę równo można. Dobra. Teraz tu jak ta dzielnica wygląda. Dobra, ją tu sobie wydłużamy. W ramach potrzeb oczywiście. Dobra. Teraz dajemy sobie, w tej specjalizacji to były chyba te, z tego co dobrze pamiętam, jako turystyczne. Nie, czekajcie, tu na razie nie. Tutaj też sobie zrobimy już, pomalujemy ładnie krateczki.
Dobra, tutaj dajemy sobie trochę parków. Jak wiecie, większy, pyy, mniejsze, halo. Proszę się uspokoić, trochę mniejsze, proszę. Dobra, tutaj kolejny. Tutaj myślę, też jakiś można dać, o. Dobra, oni tu się zaraz podłączą. Myślę, że tu można dać na pewno obowiązkowo jakąś klinikę. Obowiązkowo straż pożarną. I obowiązkowo posterunek policji, bo to wiecie, no jednak, no się przyda w takiej dzielnicy na pewno. Że wiecie, żadnych tutaj problemów nie było. Dobra, zobaczmy jak tam jeszcze to jest zadowolenie. No jest git wszędzie w miarę. Dobra, to teraz nasze ulubione. Czyli no. Kurde, autobusy. Dobra, myślę, że tą linią pojedziemy sobie tutaj. Pojedziemy sobie, wiecie, ładnie tutaj tą dzielnicę. Dobra. Pojedziemy sobie tutaj i tą linią pojedziemy na... tylko do głównej alei i z powrotem. Ta linia, wiecie, nie będzie jakaś taka super ultra długa i w ogóle. Ona ma łączyć tylko taką magistralę przesiadkową, o, tak to nazwijmy. Dobra, kolejny autobus. Damy sobie, myślę, że tutaj, o tak sobie to damy. A, dlaczego? Wiecie, bo coś tutaj poknociło. Chyba. A może i nie. Dobra. Tutaj dajemy sobie też przystaneczek. Tutaj. 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 Tutaj i tutaj. Dobra, zaraz obczajmy, co tu się z tymi przystankami porobiło. Bo w sumie to tak trochę nie wiem, co się stało i tak w ogóle wiecie. No i myślę, że jeszcze jedną linię tutaj można było dać. Tutaj przystanek. I tutaj objechać to. O. Tutaj. 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 Tutaj mostkiem. Wywrócimy. Nie, mostkiem nie chcieli wrócić, no ale dobra. Teraz tylko tak na szybko pomalujmy sobie te linie nowe. Może na jakiś taki o. Tutaj damy sobie taki ciemniejszy, tutaj damy sobie totalnie taki czarny, o. Dobra, o. A dlaczego prądu nie ma? O kurde. Megawaty trzeba zwiększyć. Megawaty nam już się kończą, dobra. Jak tam ze śmietkami tak ogólnie? No, dobra, dajmy może w sumie... jeszcze jeden, tylko prąd. Tu, dobra. O. I jest gicior. Tu widzę, że taki trochę korek się zrobił, no ale myślę, że da tą radę. Sobie na spokojnie. Zobaczmy jak tam nasza... O, jakiś mecz. O! Dobra, ale to jest tak. To w sumie nie. Ale to tak i to tak, dobra. W sumie ceny za bilety se zwiększymy do 40, a co my będziemy oszczędzać na biletach? No, tutaj grają, kurde. O, wygraliśmy jeszcze elegancko mecz. No, więc wszystko było zaplanowane. Dobra. Ładna dzielnica nam tu powstaje. Ja sobie teraz wrażenie miniaturkę zrobię jakąś, żeby stadion ładnie było widać. Może tutaj tak o stąd, o. O.
Nasza nowa duma miasta. Dobra. Ale tu widzę, że... co z tego, że duma miasta, jak tu korki? Nie to. To było to. Wjazd na zablokowany wjazd, wjazd. O. Tu widzę, że tu strasznie wszystko się kurde korkowało. No, ale widzę, że tu no, autobusów to też sporo, no, zahacza o to. Dużo tak trochę bym powiedział. Dobra, jak tam nasze biura, Halko? O, biurka nam, kurde, biura nam już się tu całą przestrzeń, kurde, zajęły. W sumie, gdzie ja teraz im tu mam zrobić kolejną przestrzeń? Myślę, że jeszcze za jeszcze jeden pasek mi się tu nie obrazicie. Wiem, że wy mnie kochacie i no nie moglibyście bez mnie żyć. Dlatego się nie obrażacie no, na mnie za to. A najwyżej w następnym odcinku sobie zrobimy taką, wiecie, typowo strefę pod to, nie? Bo no, w dzisiejszym odcinku to ja przewidziałem tylko budowę stadionu. I ewentualnie transportu do stadionu. Tak, i tak to jeszcze nie jest cały... Oho, duże miasto! A stało się, że pamiętam, miałem takie fajne krematorium. Tylko no, takie... spore, no, wpyta jest, no. Nowe krematorium dostępne. Dobra, niech będzie to krematorium. Nie wiem, może jeszcze jakaś sauna tutaj. Zmieści się tu? O, zmieści się sauna. Jakaś hala sportowa z siłownią. Wiadomo. Może nie tu. Może tutaj teraz sobie zrobimy to tutaj. Czemu to w ogóle taka przerwa? Halo? Czemu tu się nikt nie chce budować? Kurde. Dobra, tutaj sobie postawimy ten basen publiczny. Tą siłownię. Myślę, że można dać tu, gdzie wszyscy są, no nie są zbyt dobrze zadowoleni. No i myślę, że tu też klinikę by można było wcisnąć jedną. Dobra. O. Więcej dbania o mieszkańców, kurde, trzeba im tu... W następnym odcinku postaramy się zwiększyć standard tutaj wartości gruntów. No tu widzę, że no, tu jest no dobre, że dobrze w miarę. Tu to jest wręcz bajecznie, bajka, o tu to też bajka, tu też widzę, że w miarę bajka. No, no, tu to już tak mizernie trochę. No tu widzę, że na tej górce też tak już się robi dobrze. Tu też jest tak trochę dobrze, no ale to jeszcze, to nie, jeszcze nie jest to, co no byśmy chcieli, o. Dobra, 40 tutaj. Tutaj to słabo. No słabo, słabo. A co tu, dzielnicy nie ma? Zapomniałem tutaj zrobić dzielnicy, halo. Kto by o tym pomyślał? Dobra, już naprawiamy ten jakże krytyczny błąd. Dobra. No tutaj też 39 wartość gruntu. Tu gdzie jest jakaś dzielnica? Tu. No tu jest 50, no to jest dużo. Tu 48 też jest dużo. Tutaj 48, no też sporo. A tu 36, o to tu słabo już. Oj, tu to w ogóle koszmarnie. Dobra, co im tu takiego przeszkadza, kurde, co? No zbytnio, no nie ma żadnej kliniki tutaj, no blisko. Straży pożarnej w sumie też tu nigdzie nie ma, to zróbmy. Dobrze, w tym odcinku jeszcze zadbamy, słuchajcie, o jakże stan duchowy, no, naszych mieszkańców. Dobra. Ale widzę, że tu ta dzielnica, mimo że narzeka, że... brak wystarczającej liczby klientów, właśnie. A no, nadal chcą się budować sklepy, no. Tak samo tu widzę, że te autobusy to no...
Będą miały pewnie kupę roboty. Bardzo dobrze, bardzo to mi się podoba. Że właśnie żeśmy już zrobili ten stadion. Pierwszą wygraną już mamy, kurde. Będzie się czym chwalić. Nasze miasto, jakie wspaniałe jest. Kurde, takie wygrano, taką wygraną już ma na swoim koncie. Dobra, myślę, że w sumie ja tu coś dzisiaj jeszcze mogę zrobić. W sumie nie mam już dzisiaj na nic pomysłu. Dobrze, więc w takim razie dziękuję za oglądanie. Przypominam o ankiecie pod poprzednim odcinkiem. No i do jutra. Jutro jak coś live, nie ma odcinków. Cześć.